Witamy serdecznie. Znajdujemy się przed Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice, filią numer 1. Jesteśmy tutaj z ostatnią odsłoną naszej letniej akcji Zabierz książkę na wakacje. Pierwsza propozycja, którą przygotowałyśmy. Dzień dziecka w Bullerbyn. Lasse, Bosse, Ole, Brita, Anna i Lisa przygotowują Dzień dziecka dla najmłodszej mieszkanki Bullerbyn, Kirsten. Które pomysły naszej bohaterce przypadną do gustu, dziewczynek czy chłopców? Tego dowiecie się z tej przepięknie ilustrowanej książki. Polecam serdecznie. Misia i jej mali pacjenci. Poznajemy w niej dziewczynkę, 7-letnią Misię, która najbardziej lubi przebywać w swoim domku na drzewie, gdzie prowadzi lecznicę weterynaryjną dla zwierząt, ponieważ posiada specjalny dar i potrafi z nimi rozmawiać. Śledzimy tutaj jej przygody na wakacjach, na Mazurach, w towarzystwie babci, dziadka weterynarza i pieska Popika. Zachęcamy również do czytania innych książek z tej serii, dostępnych w naszych bibliotekach. Kolejna propozycja z wydawnictwa Zakamarki, Moje szczęśliwe życie. Los nie zawsze nam sprzyja, często się wtedy denerwujemy. Warto wtedy przyjrzeć się dzieciom, im podejściu do życia. Dunia, nasza mała bohaterka, poznajemy ją w momencie, kiedy nie może zasnąć. Tatuś radzi jej, aby liczyła owieczki. Ona ma jednak inny sposób, liczy wszystkie swoje szczęśliwe chwile. Przez to poznajemy ją nieco lepiej i widzimy, jak cieszy się dziewczynka z małych rzeczy i jaką radość one jej sprawiają. Polecam tą przepiękną książkę. Coś dla dorosłych, kryminał w staroświeckim stylu, napisany przez duet pod pseudonimem Ellery Queen. Jest on również nazwiskiem głównego bohatera, pisarza, amatora detektywa, który przyjeżdża w latach 40. do amerykańskiego miasteczka w celu pisania swojej powieści. Wynajmuje tam przeklęty dom, zaintrygowany jego historią, zaczyna śledzić, co tam się dzieje, aż w końcu dochodzi do morderstwa z użyciem arszeniku. Zachęcamy. I przewodnik świetny na wakacje po Polsce, zgodnie z hasłem Cudze chwalicie, swego nie znacie, cudne manowce. Zapraszamy do naszych bibliotek. Zachęcamy do wypożyczania i czytania książek.